Co to jest udar? Udar jest zespołem objawów klinicznych wynikających z zaburzonej czynności mózgu, która jest związana z zaburzonym przepływem krwi przez tkankę mózgową i trwa co najmniej 24 godziny. W Polsce co roku stwierdza się 60 tysięcy udarów rocznie. Jest to trzecia co do częstości przyczyna śmierci u osób dorosłych, ale główna przyczyna niepełnosprawności i braku samodzielności u osób dorosłych. Udary mózgu możemy podzielić ze względu na czas trwania oraz na mechanizm ich występowania, powstawania. Głównie najczęściej mamy do czynienia z udarem niedokrwienia mózgu, które jest spowodowane zamknięciem tętnicy mózgowej, wskutek czego dochodzi do zatrzymania wypływu krwi do tkanki mózgowej. Najczęściej jest to spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach bądź zmianami zwyrodnieniowymi. Drugą co do częstości występowania udaru mózgu jest udar krwotoczny. On jest spowodowany wylewem krwi do mózgu i najczęściej jest związany z nadciśnieniem tętniczym oraz powstawaniem mikrotętniaków w naczyniach mózgowych, które łatwo ulegają pękaniu. Jeżeli zaobserwujemy objawy udaru mózgu u danej osoby, należy jak najszybciej wezwać się pobytowiec, on jest pod numer 999 bądź 112. Jeżeli osoba jest przytomna, wówczas należy zapewnić jej odpowiedni komfort fizyczny oraz psychiczny, należy ją uspokajać. Możemy ułożyć jej kończyny górne w takiej wygodnej pozycji, żeby siedziała, nic się z nią nie działo. Uspokajamy ją, zapewniamy, żeby długo przyjdzie pomoc. Oczywiście nie dajemy jej żadnych leków, napojów czy pokarmów. Jeżeli osoba jest nieprzytomna, wówczas należy sprawdzić, czy oddycha. W tym celu należy udrożnić drogi oddechowe, uchylając głowę do tyłu. Przykładamy naszą twarz do twarzy poszkodowanego i sprawdzamy na policzku, czy czujemy oddech, czy słyszymy oddech oraz obserwujemy ruchy klatki piersiowej. I takie postępowanie powinno trwać 10 sekund. Jeżeli osoba oddycha, wówczas należy ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej, czyli robimy to w ten sposób. Przekonamy. Odchylamy głowę i ponownie sprawdzamy, czy w tej pozycji osoba oddycha. Jeżeli oddycha, wówczas pozostawiamy je w tej pozycji. My oczywiście pozostajemy przy niej, obserwujemy, czy jest tam się jego gorsza, czy nadal oddycha. Jeżeli osoba nie oddycha, wówczas rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową poprzez stosowanie od 30 uciśnięć klatki piersiowej, po których następują dwa oddechy ratunkowe i tak postępujemy aż do momentu powrotu krążenia osoby bądź przyjazdu